pięknie, to super sprawa. Są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. TPG na 5+. Brawa dla towarzystwa TPG. Brawa, brawa. Brawa dla TPG. Słuchajcie, w tym roku TPG będzie obchodzić swoje szóste urodziny. Dlatego ten koncert to koncert 5, TPG na 5+. 5+, bo TPG, czyli Towarzystwo Przyjaciół Głuchoniewidomych, ma właśnie 5,5 lat. Ale nie tylko. Towarzystwo Pomocy oczywiście Głuchoniewidomym. Proszę Państwa, ma te 5+, to nie tylko sprawa wieku, to również ocena, jaką należy wystawić wszystkim członkom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim zarządzającym tym towarzystwem i wszystkim osobom skupionym w tym towarzystwie. Jeszcze raz wielkie brawa dla tej rzeszy ludzi, która bezinteresownie, społecznie, wolontariacko pomaga osobom, które tej pomocy potrzebują. I ten koncert jest koncertem w podziękowaniu dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy do TPG należą, którzy w TPG pracują, jak i jest to koncert integracyjny, gdzie sami wolontariusze również będą dziękować wszystkim osobom niepełnosprawnym, jak i osobom, które na co dzień pomagają, nie mają problemów ze słuchem, ze wzrokiem, a na co dzień pomagają stowarzyszeniu. Po to są te spotkania. Słuchajcie, spotkanie trwa nie od dzisiaj, spotkanie trwa od wczoraj, a tak naprawdę to już ponad 5 lat istnieją raz w miesiącu takie naloty na Międzyrzecz, takie najazdy tutaj na Międzyrzecz i to nie tylko z województwa lubuskiego. Mamy tutaj osoby z Bydgoszczy, z tego gdzie są osoby z Poznania, dlatego serdecznie witamy ich tutaj na naszej ziemi międzyrzeckiej, w tym starym zamczysku, bo TPG jest jak twierdza, jak ten zamek przetrwał ileś tam set lat, on cały czas stoi, mimo gdzieś tam nadgryzienia przez ząb czasu, to TPG będzie jeszcze mocniejszy niż te mury i niż te tutaj fortyfikacje średniowieczne. Dlatego to spotkanie na zamku. Dziękujemy serdecznie dyrektorowi, dziękujemy zarządcy tego miejsca za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Lista sponsorów, darczyńców i instytucji, dzięki którym możemy dzisiaj tutaj razem biesiadować, imprezować, na pewno będzie później przedstawiona. Ja powiem tylko tak, jeżeli chodzi o TPG 5+, na terenie województwa lubuskiego to jedyna jednostka, której zarząd Towarzystwa Pomocy jest w tak małej miejscowości jak Międzyrzecz. Wszędzie indziej w innych województwach są to duże miasta wojewódzkie, a tutaj Międzyrzecz stosunkowo mała miejscowość. Właśnie jedno z niewielkich miasteczek. Słuchajcie, 5+, należy się również wszystkim wolontariuszom, którzy tutaj pracują. Tu właśnie od ponad 5 lat mieści się klub w Międzyrzeczu, do którego bardzo chętnie przyjeżdżają osoby z całego województwa, tak jak już wspomniałem. Klub ma swoją siedzibę w gościnnych progach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzyrzeczu. Brawo też dla dyrekcji, brawo dla nauczycieli i ośrodka. Wszyscy członkowie towarzystwa czują się tam znakomicie, mają duże wsparcie, to tam odbywają się najczęściej spotkania raz w miesiącu trwające 3 dni. No i z tego co wiem, bywa bardzo hucznie, tanecznie, sympatycznie, kulinarnie również złoto, także polecamy. Proszę Państwa, towarzystwo jest towarzystwem otwartym. Nie zamykają się. To nie jest hermetyczna grupa ludzi. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc, chciałby zaangażować się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, będzie miał ku temu okazję, między innymi właśnie w towarzystwie. Zapraszamy. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Sylwia Żmijewska, chodź! To nie to, że Sylwia ma 89 lat i tak pięknie wygląda. Ona jest najstarsza stażem wolontariuszka. Sylwia, pokaż się tu, bo nie wszyscy możecie znają, chociaż wolontariusze na pewno. To jest ta najstarsza wolontariuszka działająca przez 5,5 roku i jej staż jest liczony latami, miesiącami towarzystwa, bo praktycznie jej udział w towarzystwie, jej praca jest równoległa z wiekiem samego towarzystwa. Co by Państwu jeszcze tu przedstawić? Ja mam taką rozpiskę wielkości encyklopedii, Pani Ewa tutaj przygotowała bardzo dokładnie. Na pewno będą to dzisiaj występy artystyczne, będzie bardzo ciekawie. Jest nawet podejrzenie, że mogą nam zginąć niektóre portfele, bo pan tutaj magik powiedział, że ma taką sztuczkę, żebyście Państwo jednak portfele głębiej trzymali w kieszeni, ale będzie na to jeszcze wszystko czas. Współorganizatorem dzisiejszego koncertu jest, tak jak wspomniałem, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie, udostępnianie nie tylko dzisiaj, ale przez wszystkie lata wspaniałej bazy, dzięki której mogą rozwijać swoją organizację. Brawo dla ośrodka, jeszcze raz, złotych braw. Nigdy, nigdy za mało. Słuchajcie, moi kochani, idea koncertu zrodziła się w Warszawie podczas zjazdu pełnomocników i liderów jednostek wojewódzkich TPG. Tam też pełnomocnik, pani Ewa Szyryk-Mączkowska, wspólnie z ówczesnym pełnomocnikiem na terenie Wielkopolski, panią Natalią Czwarkowską, zapoczątkowały organizację koncertów. Dzięki Natalii, obecnej wśród nas autorce nazwy Dotknąć Sztuką Nieba, pierwszy koncert odbył się w Poznaniu. Ogólnie pod tą nazwą miało miejsce aż 9 koncertów. Biorąc jednak pod uwagę czas i miejsce, plener, atmosferę piknikową, nasi gospodarze przedstawiają nam to, co działo się w czasie 5 lat koncertów w lubuskiej TPG. A więc taki skrót wszystkich kolejnych koncertów w pigułce. Poproszę Sylwię. Sylwia przedstawi nam pierwszy koncert. Brawo dla Sylwii! Dzień dobry Państwu. Pierwszy organizowany koncert odbył się w tej samej formule, zarówno w Poznaniu, jak i nad Jeziorem Głębokie. Podczas nich Izabela Gorczyca z Poznania prezentowała poezję nieobecnego już wśród nas Jana Polkowskiego, którego odejście niedawno opłakiwało całe Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Janka już nie ma wśród nas, odszedł młodo, ale pozostała jego poezja, którą przypomni nam właśnie Iza w 2 wierszach. Myśli zapisane i pokochaj poetę. Nie musisz mówić, jeśli milczysz. Nie chcę cię zranić, więc zapisuję swoje myśli na tablicach naszych wspomnień. Żyjesz we mnie, a ja nie potrafię nawet cię odnaleźć, mój największy skarb wyrzeźbiony twoim istnieniem. Dlaczego coraz trudniej mówić, coraz więcej ciszy między nami? Przede mną marzenie niespełnione, za mną szczęście nazwane po imieniu. A ty idziesz pod wiatr, nie oglądając się za siebie. Pokochaj czasem poetę, słowa szczęścia niedopowiedziane i poryw miłości jak firanki tańczące ogniem. Wyciągniętą dłoń po uczuć jałmużnę, pokorę żebrzącą łaski, strzępy wyrazów spadających na papier, tworzących zapisany bezsens. Pokochaj dłoń we śnie zanurzoną, szaleństwa z wysypiska wspomnień i rozkosz niewyobrażalną w załzawionych ze szczęścia oczach. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że to brawa dla Izy powinno być dużo większe. W czasie pierwszych koncertów wszyscy zachwycaliśmy się, jak i zachwycamy do dziś, fenomenem Karoliny Szulgi, Lady D w roku 2009 oraz twórczością naszego Jurka Godynia, którego obraz możemy podziwiać tutaj po lewej stronie. Zaśpiewam Ani ust, ani sił z grupy Pod Budą a Cappella. Zbudujemy wielką łódź, damy jej na imię miłość. Popłyniemy morzem nóg. Ty dasz terem ja na niebie, Twoja prawda i natchnienie. Kiedy fali ostry grzebie, wiedzie nas na pokuszenie. Dzień po dniu krople słonej wiatr masz we włosach srebrny pył. Wypisujesz mi na żaglach czułe słowa, a ja już nie mam ust, by więcej kochać, ani sił, by całować. Popłyniemy w taki rejs, od pościeli do pościeli, że nie będzie na nas miejsc, których byśmy nie dotknęli. Dzień po dniu krople słonej wiatr masz we włosach srebrny pył. Wypisujesz mi na żaglach czułe słowa, a ja już nie mam ust, by więcej kochać, ani sił, by całować, ani ust, ani sił, ani sił, by całować. Wielkie brawa dla Karoliny. TPG to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. I za momencik drugi koncert streści nam Agnieszka Argiewicz. Prosimy bardzo Agnieszkę. Brawa, brawa, brawa. Drugi koncert odbył się także nad Głębokiem. I choć deszczowa pogoda mogła pogmatwać nam plany, dzięki współorganizatorowi Jackowi Bełzowi mogliśmy skryć się w przytulnym, choć dużym budynku domu weselnego. I to właśnie tam, na drogach przyjaźni, spotkało się wielu z nas, głuchoniewidomych, jak i wolontariuszy. Pragniemy dziś podziękować panu Jackowi oficjalnie za 4 lata naszych koncertów i bycie z nami w dniu dzisiejszym. Dzisiaj atmosferę tamtego dnia przypomni nam pani Krysia Lutz, od ponad 5 lat przewodnicząca Regionalnego Klubu TPG w Międzyrzeczu. Zapraszam. TPG to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Wiersz. Stwórca dał nam wspaniały świat. Co z nim uczynimy? Jedno wiem na pewno. Musimy żyć w przyjaźni, by świat, czas i ludzie byli razem. To krótki i moje krótkie przemyślenia na bazie tych 5 z plusem lat dla mojego TPG. Wśród szarości dnia codziennego, wśród ciemnej, nieprzebytej ciemności i ciszy, co przychodzi Tak nagle. Cisza, co otula, nie pozwala usłyszeć, i ciemność, co nie pozwala widzieć. Nic to. Pokonam. Przeskoczę. Czas to pokazał. Bo jestem. Jesteśmy wszyscy. Ci z ciemnością i ci z ciszą, co otula. Bądźmy razem. Ci, co nam pomogli, by w TPG odnaleźć siebie. Bądźmy razem dla tych, co błądzą, bo ciemność, bo cisza. Ale chcą, potrafią, bo pokazują, bo mogą. Dla nas wszystkich, wszystkich przyjaźni. Sercem na dłoni dla tych, co biegną. Biegną, bo widzą. My też biegniemy. Może inaczej, ale biegniemy. Życzę w tym wierszu wszystkim ogromnej przyjaźni dla siebie. Razem dla tych, co pomagają być przyjaźni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo. Kasia Tokarz i Asia Rybarczyk i za chwileczkę dowiemy się, co to było na koncercie numer 3 i koncercie numer 4. Prosimy Kasię i Asię. No brawa dla wolontariuszek oczywiście anielskich. Wspominając trzeci koncert, przypominamy sobie kolorowe wianki na głowach i pełną humoru grę aktorską Marka Gębalskiego. Dziś Marek wystąpi prezentując pantomimę. W ubiegłym roku dotykaliśmy nieba płynąc ogromną, pełną przyjaźni łodzią TPG. Śpiewaliśmy również piosenkę pod żaglami TPG. Zatrzymywaliśmy się, by posłuchać, co kryje się w pięknej poezji pani Krystyny Łagowskiej z Warszawy, autorki tomików wierszy Poczta Powstańcza, Zaplątany Czas, Spacer Potęczy, Samolotem, Powstańcza Barykada, Za kole rwącej rzeki, z wigilijną gwiazdką oraz posłuchajcie wierszyków dla dziewczynek i chłopczyków. Asia i Ewa teraz wystąpią. Ciemno i cicho. Jestem zawieszona pomiędzy błękitem nieba, a twardością ziemi. Cały wszechświat wiruje we wzajemnym przyciąganiu się. Tylko ja nie. Nie poruszam się jak wyrzucona gwiazda poza granicę galaktyk. Szczelnie owinięta watą jak przesyłka donikąd. Jestem lekka, bezcielesna. Nie jestem zjawą ani duchem. Po prostu jestem. W tym tkwi cała tajemnica bytu. Czuję się wolną, a jednak z pełną życia, która jest silniejsza ode mnie. Ktoś mocno trzyma moją rękę w swojej dłoni. Czuję to. Wspaniałe uczucie odnaleźć swoje miejsce w świecie. Choć nie widzę i nie słyszę. Mówię, a dotykiem jestem rozumiana. I mogę się porozumieć z kimś bliskim, z przyjacielem, z drugim jak ja człowiekiem. Dziękuję. Teraz nasz Krzysztof zaprezentuje się w wierszu pod tytułem Spacer Potęczy. Podane dłonie, wsparcie, uśmiech rozkwitający w siedmiolistnej barwie. My, głuchoniewidomi, idziemy razem na spacer potęczy. Dotarliśmy już do 5. naszego koncertu Dotknąć Sztuką Nieba, który promuje twórczość osób głuchoniewidomych. I zaraz przedstawimy wiersz naszej klubowiczki, pani Eli Prętkiewicz, ale zanim to nastąpi i nasi aktorzy się poustawiają, to ja może powiem, co jeszcze dzisiaj w programie przewidujemy. Za chwilę przed państwem wystąpią Krystyna Nowacka, Grażyna Wachowska, Andrzej Prętkiewicz, Ewa Grad, Tomasz Malajka, Andrzej Kozłowski. Ale zanim to nastąpi, to wspólnie się nauczmy tutaj tego refrenu, który już dzisiaj jako przerywnik był włączany, a on brzmi tak. Panie Bartku, ma pan gitarę? Gitarę? O! Dobra. Śpiewamy, panie Staszku. Super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. I uwaga, zapraszam państwa do wspólnego spotkania. Jedno super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Pani Krystyna Nowacka. Dzisiaj mamy urodziny. 5-lecie obchodzimy. W skrócie więc wam opowiemy, czym się tutaj zajmujemy. To super sprawa. Są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Andrzej, Jurek, Karolina, Ela, Tomek czy Grażyna. Kiedy tutaj przyjeżdżają, wszystkich pięknie powitają. TTG to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Wolą karusę, Agnieszkę i Szkowski, które mają uśmiech słodki. Białe skrzydła rozkładają i mocno nad nimi okulają. Zlecenie to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Posiłki dają nam rozmaite, pyszne, zdrowe, smakowite. To, co robią im niestraszne, na nich liczyć można zawsze. Zlecenie to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Psychologa wsparcie mamy, o problemach rozmawiamy. Wysłuchana jest też warta, nas doradca pani Marta. Zlecenie to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Ewa swe plany realizuje i do współpracy wszystkich mobilizuje, a wszystko to swą ręką mocno trzyma Sylwia, Marta, Kaśka i Karima. Zlecenie to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. Doceniamy ich poświęcenie. Nie pójdzie to w zapomnienie. Za każdy dany nam promień słońca nasza wdzięczność nie ma końca. Zlecenie to super sprawa, są zajęcia, jest zabawa. Wszyscy dobry humor mamy, gdy się tutaj spotykamy. A tutaj teraz nasz pan Andrzej Pszczelarz przedstawi swój krótki wiersz. Panie Andrzeju, zapraszamy. Proszę Państwa, zapraszam do wysłuchania wierszyka dedykowanego dla kierownictwa TPG, dla naszych złotków, Ewuni, Karymci i tych srebełków, których nas prowadzają w Międzyrzeczu i nam pomagają, kiedy my przyjeżdżamy. Wiersz Jestem pszczelarzem, choć niewidomym, ale jestem pszczelarzem. Miodku wam nie dam, bo nie mam pszczółek, ale mam puste ule, ale mam gorące serce, które was przytule. Jeszcze raz dla wszystkich serdecznie ten wierszyk dedykuję. Właśnie taki moment nadszedł, kiedy to pani Krysia sama przedstawi kilka ze swoich wierszy. Potem wysłuchamy jeszcze piosenki Słońce dla Noemi. Może ja trochę powiem chwilę, dlaczego tą piosenkę przygotowaliśmy na ten koncert. W tym roku otrzymaliśmy takie bardzo duże wyróżnienie dla naszej grupy. Statuetkę Homini Bono przyznawaną przez Radio Zachód dla osób, które pomagają innym. Homini Bono, czyli dobremu człowiekowi, została przekazana na moje ręce dla całej naszej organizacji. I odbierając tą nagrodę, odbierałam ją równolegle z panem Maciejem Wróblewskim, znakomitym muzykiem z Zielonej Góry, jak i Felicjanem Andrzejczakiem, którzy właśnie pomagając rodzicom niewidomej, małej dziewczynki Noemi, stworzyli hymn, który chcieliby, aby otwierał serca osób, wszelkich osób na potrzeby osób niewidomych. I właśnie dlatego później zaśpiewamy piosenkę Słońce dla Noemi. Zaśpiewają Jurek, Ala, Paulinka i wesprzemy ich tutaj naszą grupą jeszcze. O, Nina, pani Nina, jeszcze mi tu zabrakło pani Niny. Właśnie, czy ktoś z wolontariuszy może pójść po panią Ninę i przyprowadzić tutaj do nas? Kasia już idzie, tak? Super. Pani Nina i pan Staszek też nas wesprą w tej piosence. Pan Staszek i pani Nina z Wrocławia. Potem zaśpiewają też po naszej piosence jeden utwór I gdy skończą, to zapraszamy Państwa do Bastei, znajdującej się tu nieopodal. Tam właśnie będzie jeszcze mały występ muzykoterapeutyczny. Jest to coś w naszym klubie, co trwa od pół roku, bo w grudniu mieliśmy warsztaty dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski, podczas którego udało nam się zakupić bębny, no i ćwiczymy, trenujemy tutaj pod okiem instruktora pani Karoliny Szymków z Zielonej Góry. Także bardzo zapraszam, bo to będzie coś niepowtarzalnego. Tam też będzie chłodniej, więc Państwo będą mogli w spokoju trochę odpocząć i pocieszyć się tym chłodem przy pięknych, relaksujących dźwiękach. I okazuje się, że te dźwięki relaksujące to nie zawsze tylko te takie spokojniutkie, ale jest to coś tak niesamowitego, gdzie naprawdę się można oderwać. Także mam nadzieję, że Państwo zostaną jeszcze z nami na ten koncert muzykoterapeutyczny, dlatego że po nim wszystkich zapraszamy na naszego torta, który tu już jedzie. Nie chcieliśmy go za szybko przywozić, a w trakcie tego tortu, bo niestety mamy bardzo napięty program, ale w trakcie tego tortu, kiedy będziemy jeść swoje sztuczki, będzie pokazywał nasz magik Andrzej. Witamy Andrzeja również. Więc zapraszamy do zaśpiewania naszej piosenki Słońce dla Noemi. Yes, Rączkę tacie i dzielnie iść w tom najciemniejszych strun i czasem w bok dziecięcy szeptać patrzysz w nadziei, że wysłucha go sam Bóg. Cóż można dziś zaśpiewać i nic więcej, Bóg jeden wie, czy nuty toczył łzy. Spotkały się, by płakać w tej piosence. Ktoś ślocha gdzieś i twoje serce drży. Pokaż mi góry, pokaż niebo, pokaż mi szczyty i błękity, pokaż mi tęczę, pokaż mgły, pokaż świat dobry, pokaż zły, serce do serca zadąży. Patrzmy, patrzmy w białe chmury, bierzmy, bierzmy śmiałe chmury. Prośmy, prośmy, nie. Śmiałe chmury, rośmy, rośmy, niech na ziemi świeci słońce dla Noemi. Patrzmy, patrzmy, białe chmury, nieśmy, nieśmy śmiałe chmury, rośmy, rośmy, niech na ziemi. Śmiałe chmury, prośmy, prośmy, niech na ziemi świeci słońce. Tak mobilizowałam naszych klubowiczów do tego, żeby coś przygotowali, że tu mamy bardzo dużo prac, rękodzieła, które nasze klubowiczki właśnie wydziergały. Mamy też wystawę masek, które realizowaliśmy pod okiem pana Huberta Winnika i Asi Kozakiewicz, bo oni też od 5 lat są z nami i wspierają nas właśnie poprzez różne formy warsztatów arteterapeutycznych. A teraz właśnie naszych 3 klubowiczów stworzyło taki mini kabaret i zapraszamy na oglądnięcie właśnie takiego małego sketchu. Zabierz nas do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Czegoś pani zapomniała? Ja zapomniała? Tak, pani. A gdzie to jest? A leży tam. To, o, Boże. To moje starego. Ale stop, stop! Jeszcze coś pani zapomniała. To nie moje. A kogo? Nie, ja wzięła to, co kochała. A to, co mordę darło, to ja zostawiła. A, no to co innego. A, no to widzisz, tak jak ty nie widzisz, to się popatrz. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę zgromadzoną publiczność, jeśli jest taka możliwość, o wyciszenie telefonów komórkowych. Na koncercie muzykoterapeutycznym, który przygotowaliśmy z członkami klubu dla Was, mieliśmy trudne zadanie, bo tak naprawdę koncert został przygotowany wczoraj, w bardzo późnych godzinach wieczornych, bardzo energetycznie i bardzo mocno pracowaliśmy, żeby pokazać Państwu, jak można się bawić, jak można się cieszyć muzyką, mimo różnych trudności, mimo ograniczeń, mimo, jak niektórzy mówili, ale ja nie umiem śpiewać, nie będę śpiewać. Okazuje się, że śpiewać każdy może, a przynajmniej w taki sposób, w jaki my śpiewamy. Muzykoterapia holistyczna, którą pracuję, pochodzi z Czech. Została opracowana przez czeskiego muzykoterapeutę dr. Lubomira Holcera. Będziemy grać na instrumentach etnicznych. Będą to bębny afrykańskie dżembe, jak tutaj widzicie. Mamy misy tybetańskie, dzwonki tybetańskie, ustną harfę, zaklinacz deszczu i przeróżne grzechotki, których teraz nie widać, ale na pewno je zobaczycie. Do tego będziemy śpiewać. Ale nie słowami, tylko będziemy wydawać różne, przeróżne dźwięki, które sprawiają, że czujemy się dobrze, które sprawiają, że czujemy się radośnie, które nas bawią, rozweselają, które dają nam fajną energię, a które właściwie potrafi każdy z siebie wydać. Gorąco Was zapraszamy do wsparcia. Będzie kilka bardzo prostych refrenów na samogłoskach, które z powodzeniem może zaśpiewać każdy. A nam będzie raźniej, bo oni tylko wyglądają na takich spokojnych, a tak naprawdę to się bardzo denerwują i naprawdę liczymy na Wasze wsparcie i chcielibyśmy, koncerty muzykoterapeutyczne mają też to do siebie, że zaangażujemy w nie wszystkich, także publiczność może też być tą częścią występującą, która da nam trochę swojej fajnej energii, my jej damy swojej fajnej energii i stworzymy coś fajnego, pięknego. Także zapraszam do zabawy z nami, do klaskania, do śpiewania, do bycia po prostu całym sobą tutaj razem z nami. Zapraszam. Jesień dziś pozłaca swe obrazy. Spójrz, zima znów już srebrzy się o krok. W ciemności gdzieś ktoś małym sercem marzy, że zdoła przejść, pokonać gęsty mrok. Za rogiem mrok maluje swe pejzaże. Noemi gdzieś wśród czarnej nocy śni, że kiedyś ktoś ten pejzaż jej pokaże i powie: patrz, to mama, a to ty. Pokaż jej góry, pokaż niebo, pokaż jej szczyty i błękity, pokaż jej tęczę, pokaż mgły. Pokaż świat dobry, pokaż zły. Serce do serca, łza do łzy. Głowę do góry wznieśmy i patrzmy, patrzmy w białe chmury. Nieśmy, nieśmy śmiałe chóry. Prośmy, prośmy, niech na ziemi świeci słońce dla Noemi. Dla jednych noc przepięknym jest rumakiem, z kopyta rwie i sypie gwiezdny kół. Dla innych jest drapieżnym czarnym ptakiem, co spadł na świat i nie odleci już. I w szary dzień żyć można kolorowo, swój kolor ma najgłębsza nawet noc. Raz niebo gwiazd, raz błękit ponad głową. Któż jej to da? Wielką moc. Pokaż jej góry, pokaż niebo, pokaż jej szczyty i błękity, pokaż jej tęczę, pokaż mgły, pokaż świat dobry, pokaż zły. Serce do serca, łza do łzy. Białe chmury, nieśmy, nieśmy śmiałe chóry. Prośmy, prośmy, niech na ziemi świeci słońce dla Noemi. Można dziś podawać rączkę tacie i dzielnie iść w tę najciemniejszą z dróg. I czasem w mrok dziecięcy szeptać pacierz, w nadziei, że wysłucha go sam Bóg. Cóż można dziś zaśpiewać i nic więcej, Bóg jeden wie, czy nuty to czy łzy spotkały się, by płakać w tej piosence. Ktoś szlocha gdzieś i twoje serce drży. Pokaż jej góry, pokaż niebo, pokaż jej szczyty i błękity, pokaż jej tęczę, pokaż mgły. Pokaż świat dobry, pokaż zły. Serce do serca, łza do łzy. Głowę do góry wznieśmy i patrzmy, Popatrzmy w białe chmury, nieśmy śmiałe chóry. Prośmy, niech na ziemi świeci słońce.